Cześć, to jest laptop mojego dziadka. Maszyna praktycznie taka biurowa, typowo dedykowana przez HPK do biur, korporacyjna. Ona pierwotnie była z 10. Jest już tu wgrany Windows 10. Tylko mały ząg, bo tu miało być 2 giga pamięci. To się okazało, że ktoś jedną pamięć wymontował. I tylko giga, więc to wolno chodzi, nie da się z tego korzystać. I teraz będę go upgrade'ował, tak żeby dziadek mógł spokojnie sobie korzystać, bo go męczy to, że wolno chodzą strony, naprawdę komputery nawet uderzą przed 15, tak nie muliły. Może przeginam, ale przy 10, że nawet chyba z tego co pamiętam, miałem pierwsze internety, to aż tak to nie chodziło. A wiadomo, starszy człowiek musi też mieć sprawny komputer. Tu jest Core Duo, ale podejrzewam, że spokojnie na dziadka potrzeby wystarczy. I jak ja to będę teraz, co będę z nim robił? Czy go będzie teraz czyścić, czy będę czyścił go tak porządnie, to zobaczymy za chwilę. Od razu mówię, to nie będzie jakiś tam tutorial, jak rozebrać laptopa, bo tego jest mnóstwo w internecie. Chcę pokazać, co zrobiłem z nim i efekty tego. W tym momencie zobaczycie, jak teraz jest obciążenie komputera. Będzie przebitka z tego, dokładną, którą omówię. Dobra, już zobaczyliście, jak to teraz wygląda w tej sytuacji, ten komputer, jak to muli, jak to wygląda. I teraz pokażę wam, co do niego zamontuję, żeby go przyspieszyć. Od razu mówię, dysku SSD nie będę montował, bo póki co na razie nie widzę takiej potrzeby, bo to jest niepotrzebne. Chyba że gdzieś w internecie wysperam jakieś 64 giga z czasem. Zobaczymy, ale trzeba zobaczyć, jak będzie korzystał z tego komputera. Tu mam paczkę, która przyszła. Teraz zrobię mały sobie iBox. Kolejna paczka. Moment. Mam nożyczki, które się walały po podłodze. Akurat były pod ręką. Bardzo ładnie. Zobaczcie, jak zapakowane skrupulatnie. W te, które to się chwali naprawdę porządnie, żeby się nie uszkodziło. Więc co tu jest? Już patrzymy. Otwieramy. Ach, kurde mać. Chwała za to sprzedawcy, że tak zapakował ładnie. I uwaga. Kość pamięci Samsunga. RAM. 2 giga. W jednej kości 2 giga. To powinny być 2 giga, był 1 giga. Pojedyncza w kościach, bo są dwa sloty, które zobaczycie. To jest jedna rzecz. A co jest w drugiej paczce? Moment. Pewnie się już domyślacie, co może to być w drugiej paczce. Może się domyślacie, może nie. Ja tego nie wiem. Wow! Kolejne 2 giga. Czyli w sumie 4 giga pamięci RAM zamontuję. Gdzie przy 10 już to powinno ładnie chodzić. I zobaczymy, jak to będzie. Golizna, ale dziadkowi to spokojnie wystarczy. Dobra, więc się teraz bierzemy do roboty. To jest nawet przedmiot pamięci RAM. Powietrze, jakąś końcówkę jeszcze mam powietrza sprężonego. Narzędzia. Różne torksy, nie torksy. Taki zestaw. I laptop oczywiście.
już komputer złożony. Co trzeba teraz zrobić? Sprawdzić. Dobra. Jest postawiony. Mam zasilanie. Włączam. Narzędzia już chowamy. Tak, teraz nam się włączył, tutaj widzę. Okno. Zaraz zobaczymy. Już. O, zaraz powinien nam się uruchomić. Zasejwowałem. Okno, które się mogło pojawić z pamięciora. Zaraz zobaczymy, czy to będzie. Już nam się uruchamia. O, proszę bardzo. Pyk. Chodziło tam o ustawienia. Tamte okno coś pokazało z tymi trzema pozycjami. F1 jest ten, żeby tam zasejwować ustawienia. Czy już nie potrzebuję na razie w BIOSa wchodzić. I tak, oczywiście on, Windows może chwilę startować, to wiadomo, ale już widzę różnicę, powiem wam, już jest dosyć, mi się wydaje, że szybciej. Pamiętajcie, to jest starszy sprzęt, uruchamianie Windowsa to jest jedna sprawa. Druga sprawa później, jak on będzie system działał. Bo jak mamy komputer, wiadomo, włączamy, odpalamy, idziemy sobie herbaty, kawy zrobić, nie ma problemu. Też się uruchamia. I to też jest pierwsze uruchomienie, wiadomo, z nowymi pamięciami RAM też to wpływa, moim zdaniem, na uruchomienie. Bo Windows też sobie musi się po prostu wykryć wszystko od nowa pamięci RAM. Komputer w środku był czysty dosyć jeszcze na razie, więc planuję jego czyszczenie takie dokładne, gdzie pokażę odcinek, tylko już chcę kupić thermal pady, wszystko zrobić porządnie już po ocenie. Dobra, mamy komputer. Jeszcze chwilę pracuję. Ale jak mówię, to jest jednostka, która... Proszę. Ale powiem wam szczerze, że już jest widzę różnicę w tym komputerze. Dobra, tekst, co najbardziej interesuje przeglądarki. Samo uruchomienie, bo na razie nie jest podpięty jeszcze... We'll be right back.
Dobra, widzicie, że chodzi sprzęt, włożony jest. Dobra, to cześć, na tyle w tym odcinku. Komputer działa, dziadka, nic nie sknociłem. Szczerze, to nie było co sknocić to. Zmontowuję stare, wkładam nowe kości pamięci. Zostawcie łapkę. Łapkę w tym filmie, pokażcie znajomym ten film, że można w prosty sposób pamięć RAM wymienić, przyspieszyć komputer. Piszcie w komentarzach, chcecie więcej tego typu odcinków, bo mam jeszcze innego laptopa na tapecie, którego też będę chciał robić. Go zrobić, to jest mój laptop. Na razie, cześć, pa. Do usłyszenia. Pa, pa.